Hej, 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 witajcie ziomeczki, z tej strony po raz kolejny Stevie i witajcie w kolejnym odcineczku z D-Wallsów. Dawno D-Wallsów na moim kanale nie było, tak więc oto kolejny odcinek. I tak, jak widzicie, mam troszeczkę podrasowanego skina. W poprzednim odcinku chyba z Hexita, jak się nie mylę, był ten sam skin i tam jeszcze w kilku innych filmikach, ale teraz trochę jest podrasowany, trochę podcieniowany i te okularki, które mam, są w 3D, tak więc wygląda to trochę lepiej, to znaczy są takie odstające. Nie wiem, czy można to nazwać w 3D, ale są w każdym bądź razie odstające. Tak więc... I to jest pierwsza rzecz, jaką chciałem wam dzisiaj powiedzieć na samym początku. I drugą rzeczą jest ten oto fanart, którego teraz gdzieś tu na ekranie będziecie widzieli i się zaczęła runda. Dobra, buteleczki expa, buteleczki expa, buteleczki expa. O, nice, 5 mi się udało zgarnąć i teraz szybko po drzewo lecimy. Tak więc teraz tu gdzieś na ekranie powinniście widzieć fanarta, którego zrobił mi użytkownik Treborek. Tak, mój pierwszy fanart, kurde, byłem naprawdę zadowolony, szczęśliwy, bo powoli się coś zaczyna dziać i naprawdę powoli zaczynają dla mnie, zaczynacie dla mnie robić jakieś fanarty, jakieś takie różne rzeczy, jakieś funny moments i tak dalej, i naprawdę to jest wspaniałe. Dobra, mam 3 drewna. Hop, 3 kawałki drewna, teraz robimy crafting, więc to jest naprawdę wspaniałe. Dobra, patyki, gdzieś crafting trzeba postawić, tam trzeba do kopalni wbić. Do kopalni. Tak więc zapraszam na kanał Treborka, bo co ja robię? Tak to jest, jak się... Fuck. Zapraszam na kanał Treborka, będziecie mieli linka do jego kanału w opisie, możecie go zasubskrybować, zobaczyć co tam ma ciekawego, a ma różne właśnie fanarty. W ogóle ten fanart, którego widzicie, to jest ze Slake'em. Nie wiem, czy Slake'a znacie, ale będziecie mieli linka do jego kanału również, tak więc będziecie mogli do niego również zajrzeć. Dobra, okej. Dobra, szybko robimy. Kamienny kilof i żelazo kopiemy. Żelazo, dobra, tu już jest jeden kawałek. Tu jest, o, tutaj jest fajna miejscówka. Węgiel się przyda, żeby fajnie oświetlić w kopalni, bo zaraz będziemy schodzili. Tak więc, ziomeczki moje, wy również możecie mi wysyłać różne fanarty. Tutaj gdzieś teraz się wyświetli wam mój Gmail. Będziecie mogli tam wysyłać swoje fanarty i ja na pewno te fanarty w odcineczku wstawię. O ile będą fajne, nie? Bo jak zrobicie jakieś gówno, za przeproszenie, to wtedy ich nie wstawię. Chociaż liczą się intencje, jak to się mówi, ale dobra. Szybko. Jeszcze robimy patyki. Patyczki. Nie tak. Dobra, jest 16 pochodni, zawsze coś. Lecimy na dół. Niech crafting sobie tu będzie, bo mi zaraz żelazo wyzbierają. O, patrzcie, koleś przeoczył żelazo tutaj. Nice, dobra, mamy żelazo. Więc wy, ziomeczki, również mi możecie takie fanarty wysyłać. Ale kurde, powiem wam, naprawdę byłem z tego fanarta zadowolony. Tak patrzę, kurde, patrzę, Treborek mi na... Wow, jaka tu jest kopalnia. Tak Treborek mi napisał, ocenisz mojego fanarta dla ciebie, tak wchodzę na ten kanał. I taka, kurde, aż normalnie, naprawdę epickie, tak mi w sercu coś, nie wiem. Ale mój taki pierwszy fanart, naprawdę byłem zadowolony. Tak jest, tak jak mówię, wy również możecie mi fanarty wysyłać na polskisteve1@gmail.pl. Tak, .com. Tak więc możecie mi wysyłać i te fanarty się na pewno w odcineczku pojawią, o ile będą fajne. Dobra, 20 żelaza już mam, wystarczy mi 26, żeby sobie zrobić full seta. Zarażę z mieczykiem. Dobra. 23. Tutaj gdzieś, o tam jest i tu jest, Boże, jak ją mijam. Może tu gdzieś będzie jakiś dungeon, tam na dół zaraz zejdziemy. Kto wie, może coś tam będzie ciekawego. O, tu jeszcze jest, widzę. Dobra. Ogólnie zmieniłem tekstur paka, teraz używam trochę innego tekstur paka, ponieważ tamten tekstur pak, jak to Slake ocenił, był taki za bardzo wyżywający, schizowaty. Możecie sobie pod Hexitem zobaczyć jego komentarz. A więc tak jak mówię, link do kanału Slake'a też będziecie mieli w opisie, będziecie mogli sobie tam zobaczyć, co ciekawego robi, bo jak już o nim w odcinku wspomniałem, to czemu by nie dać linka do jego kanału, prawda? Więc możecie do niego zajrzeć. Po co jak stoł na kopię? What the fuck? Moja podzielność uwagi. Dobra, nieważne. Wracamy na górę, bo i tak już mam wszystko to, co chciałem. Tak więc wracamy na górę i robimy sobie seta. What the fuck? Pajęczyna tu leci. Pajęcina. I linka do tego tekstur paka też będziecie mieli w opisie, tak więc będziecie sobie mogli pobrać. Tak, dosyć ciekawy tekstur pak, muszę przyznać. Taki normalniejszy. Dobra, czekajcie. Hop, hop i hop. Ale na Hexicie w dalszym ciągu zostanie.
czekajcie, bo i tak mi węgla nie starczy chyba. Na Hexicie w dalszym ciągu zostaje tamten texture pack, tak więc na Hexicie się nie zmieni texture pack, tylko tutaj jak będę grał właśnie w jakieś mini gry i tak dalej. Dobra, czekajcie, mam tu buteleczki expa, to trzeba sobie je wykorzystać. Okej, dobra. Tutaj niepotrzebnie zrobiłem 3 piece, bo i tak węgla nie mam dużo. Teraz jak pójdę po... W ogóle ja dwa... What the fuck? Nawet nie wiem, kiedy zrobiłem dwa te... Dwa drewniane kill-off, ale okej. Co to? Trzeba wrócić po węgiel. Węgiel! Boję się, że mi ktoś podpieprzy żelazo, ale chyba się nie da czyichś piece otwierać. Piecy. Dobra, nieważne, okej. Dobra, najwyżej mnie okradną, idziemy po węgiel. Węgiel, tu nikt też nie był chyba. Jak mnie okradną, to się zabije. Najwyżej mnie okradną, ale jak mnie okradną, to się zabije. Cio, fuck logic. Dobra, okej, tutaj już jednak chyba byli. Bo tu powinno być tego żelaza trochę, a go nie ma za bardzo. Aha, ogólnie gram na mapie Candyland, nie wiem czy o tym wspominałem, ale chyba nie. Na Hypixelu. Tak. Dobra. Dobra, wystarczy mi tego węgla, już nie będę potrzebował więcej. Raczej się zdąży przepalić. Najwyżej zrobię węgiel drzewny. I tak muszę iść jeszcze po drewno. Dobra. Trzeba ściąć trochę drewna. Trochę drewna. I mam... Czekajcie, bo możliwe, że tutaj ludzie nie... O, właśnie. Tu już ktoś zabudował. Byli tu już chyba. Kurde. Byliście tu, ziomeczki? Już ktoś tu był. Zostawił po sobie tylko drewno. Dlaczego? Wracamy, bo mi pokradną moje żelazo. Jest żelazo. Dobra. W sumie to... Albo nie, jeszcze nie. Ale zaraz zrobię cięcie, bo nie będę tego ciągnął, jak już się przygotuję. Ciągnął. Dobra, niech będzie ciągnął. Dobra, okej, nieważne. Dawać. Jeszcze 4 kawałki. 4 kawałki żelaza. Czekajcie, bo tutaj jeszcze gdzieś skrzynki są, z tego co się orientuję, to może coś tutaj będzie. Czekajcie, gdzie to było. Tam. Ale tam też już ktoś był, bo widzę, że tam drewnem jest załatane. Tak więc tam nawet nie ma... szansu tam iść. Dobra, okej. Okej. 27. Nawet mam jeden nadwyżki. Dobra. Tu kolej sobie coś w craftingu robi. Dobra. Tu muszę zrobić deski. Szybko robimy pat... fuck, co jest? O, są patyki. Okej. No fuck, jakie lagi na serwerze. Dobra. Teraz robimy zbrójkę. A, fuck. Hop. Hełmik. I bocieczki. Dobra. I mamy uzbrojenie. Tylko nakładamy na siebie. I jesteśmy uzbrojeni. Tak więc, ziomeczki, wrócę do was za chwilę, jak tylko rozpocznie się bitwa. Okej, ziomeczki, jestem z powrotem i pomyślałem sobie, że fajnie by było skopać troszeczkę śniegu, żeby były śnieżki, dzięki którym będziemy mogli odpychać naszych przeciwników, tak więc sobie trochę tych śnieżek skopię. Dobra, teraz to trochę ich za dużo chyba, nie? Wow, się tu mi postakowały. Dobra, zamiast tych felernych kill-offów. Jeszcze dwóch, które zrobiłem, nawet nie wiem kiedy, dobra, nieważne. Okej, to jest, czekajcie, może jeszcze sobie wbijemy tutaj na górę. Zobaczymy, czy tam jest, albo nie, to czekajcie, mam lepszy pomysł. Bo muszę, chcę na tą chmurkę się dostać, tam itemki są w tych chmurkach, z tego co się orientuję. To trzeba zebrać trochę stone'a, cobblestone'a i zaraz tam się wbijemy. Ile mam kobla? O Boże, 9, tak więc wracam za chwilę.
Okej, ziomeczki, jest tu z powrotem i teraz będziemy wbijali się na tą chmurkę. Mamy jeszcze 4 minuty. Popatrzcie, bo mogę jego piecyk otworzyć. No co, nie będę ci kradł, ziomeczku, idę sobie stąd. Jeszcze mogę ci kawałek dać żelaza. Łapaj. Boże, jaki baran. Dobra, wbijamy. Mam nadzieję, że nie podkopię pode mną tego kobla. Oj, teraz to spaść, to bym się chyba zabił, bo kurde. Fajnie to wyszło, a bym to zrypał odcinek po prostu, jakbym stąd spadł. Ja pierdziele, co ten debil. Się wystraszyłem, masakra, dobra. A to on już tu był, kurde, już opróżnił skrzynkę. A co za frajer jeden, ty bym cię normalnie pacnął, to byś się nie podniósł. Dobra, okej, okay. Tak więc dupa. Teraz idzie do drugiej. Poszedł on. Czekajcie. Odetnę mu drogę. Haha, nie ma wchodzenia tutaj. Dobra. Ta chmurka będzie moja. Nie wiem, czy to w ogóle można chmurką nazwać. Ale w każdym bądź razie to coś. To różowe coś w powietrzu będzie moje. To znaczy to, co się tam znajduje w tym. Dobra, okej, okay, wbijamy. Ale ciemność, czarno dookoła, wszędzie. Dobra. Ach, wauna. Dobra. Dobra. Jej, złote jabłuszko! Jej, mamy złote jabłuszko! Dobra, ej, ale naprawdę, fajnie. Warto było tam pójść na tą chmurkę. Tylko dwie takie chmurki są, nie? U każdego chyba Fuck! O, trochę się rozpędziłem, już bym spadł. Dobra, okej. Okay. Czekajcie, sobie tutaj śnieżki dam. Nic chyba takiego wartościowego już tutaj nie mam. A gdybyś sobie łuk zrobić, ale strzał nie mam. Trzeba mieć z łuku, jak nie mam strzału. Dobra, 2 minuty mamy. W ogóle ile jest osób w naszym teamie? A, fuck. Ja nawet nie wiem, w jakim teamie jestem, tak szczerze mówiąc. Wszystkie jedzenie pokradli i nie ma teraz skąd jedzenia wziąć. Czekajcie. Nie gadajcie, że tylko jedna osoba jest w mojej drużynie. Tam kogoś widzę. Jestem zielony z tego, co się orientuję. Ale tylko jedna osoba u mnie jest? Nie, 5 osób. Przynajmniej z tego, co tutaj widzę na tablicy. To jest 5 osób. Tak, gdzieś tam są pochowani. Dobra, nieważne. To jest bok, nie? To nie jest środek. Tak, to jest bok. Okej, okay, tak więc bokiem będziemy szli. Minutę mamy. Już poczekamy. Tutaj ta skrzynka, którą już otworzyli, no niestety. Dobra, tak więc czekamy minuty. Minuty. O, nice, enchanting. Nice, jakiś ziomeczek. Pięknie, koleś, dzięki, że fajnie się... Knockback, ja pierdzielę. Naprawdę knockback. Dobra, może zbroja chociaż wpadnie. Coś do... O, jest protection, nice. Chociaż zbroja się fajnie ulepszyła. A czekajcie, mam jeszcze 2 poziomy, to mogę spróbować w sumie. Nie mogę już. Dlaczego? Fuck, dobra. Już się rozgrywka zaraz zaczęła. To znaczy, już się zaczęła. Ale sobie jeszcze powiem, że on tu jest. Nice. Jeszcze jeden poziom mam. Fuck, już jakiś koleś, a to jest nasz, dobra. Czekajcie, jeszcze buciki chociaż. Buciki. O, już nie mogę. O, jest, nice, dobra. Nice, jeszcze raz nice, lecimy. Okej, okay. Ale jak znam swoje minecraftowe życie, to mnie zaraz tutaj zabiją i sobie długo nie pożyję, ale zobaczymy. Zobaczymy, może się coś tutaj uda. Przydałoby się swojego teamu trzymać, tylko nie wiem, gdzie mój team jest za bardzo. Tutaj jakaś skrzynka, coś tu podejrzane. Nie. Ty patrzcie, to jest ta skrzynka, ta. No. Taka skrzynka pułapka. Chyba. Dobra, okej, okay, nieważne, lecimy. Tutaj chyba pozbierali trochę tego zboża, czy co to było. Ej, no patrzcie, gdzie są... Aha, za kompasem sobie możemy lecieć. Dawno na D-Wallsach nie grałem, tak więc już się zapomniało, co i owo. Dobra, gdzie mnie kompas prowadzi? Fuck, tu jakiś zboostowany koleś w ogóle. Gień! O! Widzieliście? O, nice! Teraz nie mogę z tego... O, nice! Nie mogę teraz tego zepsuć, ziomeczki. Trzeba mieć oczy dookoła głowy. Swojej minecraftowej. O ja! Nice! Co tutaj jest? Właśnie o tym mówiłem. Bierz go tam, mój ziomeczku.
bierz go tam. Właśnie o tym mówiłem, właśnie o to mi chodziło, kurde. Kurde, biegniemy. Kejka. Kejka, dobra, to jest mój team. No dawajcie, ziomeczki, tam. O, ale się wystraszyłem, kurde. Czekajcie, zjem sobie. Małe te ciasteczka dodają, dobra. Bo tutaj widzę ich... O, fuck, lawa. Ta lawa nic nie robi, what the fuck. To dobrze. Dobrze, że mi nic nie zrobiła. Gonić go, ziomeczki. Mamy zgrany team, to dobrze. Mamy zgrany team. No co, chodź. Kurde, knockbacka mam, tak trochę do dupy. O, dostał, pięknie, ale go ziomek trafił z tyłu. O, nice. Kurde, knockbacka mam i będę go odpychał jeszcze dalej. Ajajaj. Ajajajajaj. 4 osoby jeszcze u nich zostały. Wow, widzę, że już niebieski team się zepsuł trochę i wysiadł. No patrzcie, bierz go, ziomek. Bierz go. Kurde. Ajajaj. Zaraz go dorwiemy, kwestia czasu. Kwestia czasu, gorzej jak się... Bo ja sam teraz jestem, kurde. Gorzej jak się zaraz zbuntuje i mnie zaatakuje. Bo ja go sam gonię, z tego co widzę. Jezu, tu się ktoś rozsypał. Fuck, lawę wylał, ale mamy go. Wezmę go z tej strony. Patrzcie, jak ucieka. Skubany. Gonić go, ziomeczki. Ajajaj, kurde. Już się nie ma, ziomek. Kurde, bierz go. Bierz go. Pięknie. Pięknie. Fuck. Fuck. Co za koleś? Koleś. Już lawy nie masz, ziomek. Dobra, już lawy nie zbierze z powrotem. Teraz go możemy pojechać. Nie! Zabił mnie, okej, ziomeczki, mam nadzieję, że mimo wszystko ten odcinek wam się podobał. Ogólnie to i tak chyba nasz team by wygrał, chociaż nie, bo w czerwonym teamie były jeszcze 3 osoby. Ale w każdym bądź razie mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, tak więc do usłyszenia, hej!